Wigilia. Będę pakować prezent. Tu już mam przygotowane rzeczy. Potem będę nagrywać głos. Potem, o tu są prezenty jeszcze, co za chwilę zaniosę. Bo teraz jest moment. Nie, miałam tam nie patrzeć do środka. Nie patrzę. Nie patrzę. Nie patrzę. O Jezus, nie wiem, czy dam radę. Koteł. Prezenty sam lotają. Będziemy dawać prezenty pod choinkę, tylko jest tak dużo ludzi będzie, że po prostu ja nie wiem, czy to wszystko się zmieści pod choinką. No, będzie... No, może być ciężko. O, tu się chleb rozmraża, widzę. Jeszcze twardy. No nic, układomy. A ja idę pakować w sumie. Od Hani prezent, bo kurczę. Dobrze, mi Hania przypomniałaś, bo mi się nie spakowała prezentu. To by było niewybaczalne. To by było niewybaczalne. Zamykam się. Zakaz wstępu od teraz. Dobra. Czas pakować. Dobra, trochę się tym śpieszyłam z tym. Okej. Jestem tak niewyspana, że obłędnie spałam z mamą. Spałam z moją ukochaną mamą. Jednak moja mama chrapie. I to fest. I to tak chrapie, że ja zasnęłam i mnie to chrapanie obudziło. I jak wam odpisywałam, nie wiem, o 5, 6 rano, to się nie zdziwcie, bo po prostu ja to robiłam, bo ja nie miałam spać. I odpisywałam wam na Instagramie co niektórym. Biały czy zielony. I tak nie śpię. No to se będę po prostu odpisywać widzom. Ilu odpisałam, tylu odpisałam, bo potem na oczy nie widziałam. Wiecie, taki człowiek zmęczony, a nie umie zasnąć. A jak zaśnie, to go budzi. Więc no miałam przeboje. Dobra, sama postanowiłam, że będzie zieleń. A prezenty muszę wam pokazać, jakie Hania dostanie. Teraz zademonstruję. Sama sobie Hania wybrała. Chyba tak najlepiej po prostu. Nie wiem, co bym wymyśliła. Ani coś bym wymyśliła, coś bym nie kupiła, nie? No ale tak to przynajmniej dostanie faktycznie to, co chce. Na pierwszy ogień pójdą Lego. Ale czajcie, że jest Lego w wersji kwiatków i można sobie bukiet poukładać. Mega. Zobaczcie, będzie pasować, nie? Idzie. A drugą rzeczą są kolczyki złote. Nie są złote. Takie, może je wyciągnę, żeby było widać coś, ten deseń. Takie po prostu. Ja nie wiem, czy to będzie widać, jak ja to będę demonstrować. Takie bardzo proste, eleganckie kolczyki. Tak, popatrzyłam sobie na nie i stwierdziłam, że kurde, takie to bym sobie sama kupiła. Mają bardzo wygodne zapinanie. Takie, że nie będziesz czuć, że ci coś bija tam w tył głowy. Mega. Ale nie wiem, jak to teraz podpiszę przecież. Dobra, Hania pozna, że to jest jej po tym. Wzięłam sobie nożyczki, ale Hania mi przypiekła z tymi, więc nie wiem, może to będzie lepsze po prostu. Zobaczymy. Nie wiem, ile tu widać w tej kamerze. Chyba sobie po prostu troszeczkę damy bardziej w dół. Ją. Tę kamerę. Ona potem spada, nie? I wiecie, ile tu widać tego. Dobra. O, okej. Okay. Teraz jestem pewna, że widać wszystko i moją podomkę. Będzie pakowane, proszę Państwa. Cały proces. Ale nie mam pojęcia. Nie, to zawsze dla mnie jest problematyczna rzecz, bo ja tak... Jak się tylko jeden prezent pakuje, to tak człowiek nie zdąży się wprawić w tym. Co nie? I no właśnie, to jest tak, to była góra. Ej, tu jest ładny, więc dobra, to jest góra. Dobrze to było, dobrze to było. Tak. Dobra, to jest duży prezent, więc dużo... Cięcia też nie będzie. Chyba to faktycznie będzie łatwiej tym nożem, ale profesjonalnym. Faktycznie będzie łatwiej tym nożem zrobić. Tak.
Przychycimy, ale czym? Tak są jakieś wstążki, kokardki, tym, ale to jest brązowe. Przydałaby się taka, ale kurczę, dobra, jelonki. Transparentna by się przydała, ale dobra. Jelonek to mi chwyci. Znacie, jaki wy macie system. Jaki wy macie system pakowania prezentów? Bo ja nie mam żadnego, nie? To tak fajnie pachnie. Dziwnie fajnie to pachnie. Dobra, coś tu położymy, bo to się tu nie chce trzymać. Ciężkiego. Nie no, ta taśma nie trzyma w ogóle, bez sensu. Kurde. Macie też takie dylematy życiowe jak ja? Miałam ogromny teraz dylemat. Jak to zrobić, żeby to się w ogóle utrzymało? Nie chcę drugiej dawać taśmy, bo ona jest troszkę brzydka. Znaczy, nie jest brzydka. Jest po prostu, no nie pasuje. Nie pasuje. Tak, nie widać. Więc to tu zapnijmy. A tam też. Wewnątrz, tego nie będzie widać na szczęście. To mogę sobie tu poszaleć z tą taśmą. Dobra, pierwszy krok mamy. Tak to chwycić, żeby to w miarę się nie rozwalało. A teraz no i się rozwala, nie? Bez sensu. To ta taśma się ta taśma w ogóle nie trzyma. Kto te taśmy robi, że ona nie trzyma? Proszę Państwa, co to ma znaczyć? Co to ma być? Kolejna mał. Średnio, średnio. Czorno to widzę. Czorno to widzę. Dobra, jedziemy z tym, ze wstążką. Ja sobie włączę timelapsa, nie?
gotowe. Spakowane dwa malutkie prezenciki. O Jezus, ja pokazuję w ogóle. Co się stało z tą kamerą? O, teraz. Prezenciki spakowane. Cisnę z nimi pod choinkę. Namęczyłam się trochę. Ale udało się. Jest sukces! Po godzinie męki zapakowałam to. Poznasz po papierze, bo ja tego nie podpisywała, nie? Bo razem kupowałyśmy. Tu? Albo tam. No boję się, że ktoś kopnie. Niechcący. Możesz dać tu na środek. Gdzie? Możesz porównane kubka. Kubki są, to gdzie jest ta kubka? No ty jesteś moją kubką. Mam jeszcze zostać coś. No ale jesteś tam tak razem. Tam chyba z tyłu dodam. Daj to z powrotem. No. A jaki ten jest widać? Po rozmiarze prezentuję to mnie na to wybrałaś. Nie, no to będzie się na pewno chcesz. A potem nie widziałaś. To jest to, nie. To, no właśnie, no ale że to na pewno chcę. No. A to. Aha, ty też w sumie, no bo tam potem nie. To jest do Przemka. Zostawiam to pod chwilę. Gdzie tu? No. Zadzwonimy do niego i się zapytamy, czy było mi pakować, rozpakować przy nim? Okay. Przy niemu, czy ten? To też zostanie coś. Patrz, jaki sufit Hania zrobiła. Nie widać, pomyśl o ten. To jest, czekaj. Jaki sufit Hania zrobiła. Tu jest jakiś z bliska, to jest, nigdzie tego oddalić. Mega! W nocy wam to pokażę, bo teraz to tak nie widać dobrze, ale mega. Dobra, cisnę. Jeszcze muszę dwa... Co to co ta kamera dzisiaj? Dwa pączki muszę nagrać. Dwa pączki. Piękne ciasteczka, piękne. Jest strojone. O, ten będzie ładny. Serduszka. Misiek w serduszka. Teraz mu gały dorobię. No, powiem ci, też próbowałam i wyszły takie niezbyt, więc wsadziłam tam dwie srebrne kulki. No właśnie to chcę zrobić. Trochę na krwawiące oko. No. No nic, żyćko. Mama piecze ryby. Stoi przy tych patelniach od rana. No nie przy. Natka się poszła myć. Ania, co robi? Na telefonie se tam coś robi. Odpoczywo se. Prezenty już tu są pod choinką. Będziemy otwierać. Te są do Przemka, tylko się musimy go zapytać najpierw, czy on chce, żebym ja tak jak są zawiozła, czy przy nim otwierać na wideo. No, czekajcie. Się znowu ta kamera tutaj. Ja już to tutaj jest sukces. Nagra. Co ta kamera tak dziwnie? Aha, już wiem co. Włączyłam sobie jakąś głupią opcję na moją twarz. Czekajcie. Chyba już jest normalnie. Ja. Wysyłam Przemkowi pliki, ale powiedział, że dzisiaj nie pracuje. Też mu się nie dziwię, Wigilia. Więc nie wiem, kiedy to odczytać i sprawdzić, czy wszystko jest git. Ja mam nadzieję, że wszystko jest git. Spytałam się dziewczyn Hani Natki, czy głos jest ok, według nich ok, chociaż troszeczkę jest różnica pomiędzy tym, co nagrywałam u Natki, a co nagrywałam tutaj, ale no, no. Zobaczymy, najwyżej to nagram jeszcze raz wszystko, znaczy połowę, tę połowę, którą u Natki nagrałam, nagram tu, jak będzie źle, zapytam się Przemka, czy to mocno jest słyszalne. No. Trochę mi to zeszło w końcu z umysłu. Mogę się zacząć cieszyć świętami. I co? Idę się kąpać. Zaraz będziemy jeść Wigilię. Chyba o 16 będziemy zaczynać. O 16, 17. Napiszcie, o której wy zaczynacie. Kiedyś, jak byłam jeszcze mała, mieszkaliśmy w domu w Wiedoczycach, to czekaliśmy na pierwszą gwiazdkę. No, a teraz tak niekoniecznie z tymi gwiazdkami, wiecie, smoka, tu nawet nie widać nieba. O!
Ja wiem, co się stało. Ja miałam jakieś opcję włączoną, że on... Ja muszę to sprawdzić, czy w ogóle był głos, jak ja gadałam. Piżamka oczywiście... to będzie stały element tego vloga. Spokojnie, ja tam pod spodem wymieniam rzeczy, jak coś. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Nie, po prostu jest taki materiał, do którego ciczki się nie przyklejają od szafira, więc no, w tym cały czas marzę. Na zewnątrz. Dobra, już się nie będę tłumaczyć. Nie, ja chcę krzesło. Będę mieć pamiątkę, Hania, jak stroisz. O, teraz. To jeszcze nie koniec, to jeszcze tu będzie się działo. Ja sobie przyniosę moje krzesełko z mojego pokoju. Ciasteczka dziewczyny zrobiły. Który jest najlepszy? Ten. Ten? To jest twój popisowy, tak? Nie, Natki. To jest Natki popisowy? Bardzo ładny. Bardzo ładny. Piękne, wszystkie są piękne. Ten jest śliczny. Mokre na mokre. O, ten jest zajebisty. No i opadna. Wszystkie wzmacane są przez Edytę, więc no. Zajęte. Ja zaklepane. Podziwiam. Wszystkie zmacałam. Nagrywam, no. Już zaczyna wyglądać. Po chusteczkach. Serwetkach, kompot z tymi truskawkami, no musi być, of course. Jeszcze tu nie jest wszystko. O, i kotę, no to jest najlepszy widok. No ja. Starczy tego? Czego, chleba? Mhm. Bo... Co mi by się to łoży? Że ja by się nałaziła. To się nie łazi, jak się siedzi w kolacji. Nie rozumiesz? Znaczy się zawsze. Nie wstaje się. Ja chyba nie dojadła. To daj koło Roberta. A gdzie Robert siedzi? Zawsze z tamtej strony. No. A gdzie ja zawsze siedzę? Tu. Tam? Nie wiem, może prawo wyboru dzisiaj. Kolacja zjedzona, teraz idziemy rozpakowywać prezenty, puszczę wam timelapsa. I sobie.